Ja pierdzielę, co nas napisali? Karol, chodź tu! Cześć, kochani. Oni w Stalnecie napisali. Chodź tu, patrz, co tu się stało. Czemu tu jestem ja? Nagrywanie TikToka w Polsce zabronione. Od dziś wprowadzamy zakaz nagrywania filmików z udziałem TikToka na terenie Polski. To naturalny proces wynikający z ogłupienia społeczeństwa. To efekt zmiany naszego zachowania, mówi w rozmowie z Onetem profesor Mariusz Kowalski, krajowy konsultant w dziedzinie internetu. Jestem Mariusz Kowalski, co to jest? Co to jest? Gdybyśmy nadal siedzieli w domach, zachorowań byłoby mniej, ale dalsze siedzenie w domach jest nierealne i nie ma sensu. Odświeżę, jeżeli to jest fake, to cię zaraz uderzy. No witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku, a raczej pierwszym odcinku zabronionych lifehacków z TikToka. Świetny żart, Jurek, naprawdę super. Nie komentuj tego. Żałosne to było, stary. Co? Ale w dzisiejszym odcinku zabronionych TikToków będziemy przede wszystkim podtrzymywać butelkę z wodą pełną za pomocą zapałki. To jest Jurek lifehack, tak? No. Świetne, no sprawdzimy, czy to będzie działać. Poza tym przetestujemy najlepszy lifehack, ponieważ lifehack od pana Wojciecha, a pan Wojciech zawsze kreatywne rzeczy robi na TikToku, także sprawdzimy, co on tym razem wymyślił. Już się boję, panie Wojtku. Ja myślę, że on to wszystko... Dla nas robi. Tak, że on to wszystko specjalnie pod nas robi. Dziękujemy, panie Wojtku. I odcinek bez jedzenia, odcinkiem straconym, więc będziemy robić banana na patyku z masłem orzechowym i kremem czekoladowym. To Jurek wybrał, więc... No, nie. To raczej dla mnie lifehack. Nie brzmi to dobrze, także już bez gadania po prostu zacznijmy. Jednak z gadaniem, ponieważ muszę wam przekazać jedną informację, która jest dla mnie bardzo ważna. Kolejna edycja akcji fanartowej organizowanej razem z Play właśnie ruszyła, także jeżeli jesteście kreatywnymi duszami, to bardzo proszę robić fanarty ze mną związane i żeby był tam jakiś element playowy, czyli na przykład taki kolor albo taki blob, coś po prostu związanego z Playem. Najlepsze prace spośród wszystkich twórców Team Play zostaną nagrodzone wydrukiem swojej pracy w formie plakatu, wysłane do twórcy, dla którego jest zrobiona i ten twórca podpisze, także wasza praca zostanie podpisana przez twórcę, dla którego została zrobiona. Plus też kilka prac zostanie wyróżnione udostępnieniem na profilu Playa tej pracy. Więc jeżeli chcecie przy okazji zostać jakoś nagrodzeni, to gorąco zapraszam i się doczekać nie mogę. A teraz zaczynamy od pierwszego lifehacka, który nie wiem kto zrobi. Może najpierw zagrajmy w kamień, papier, nożyce? Co? Ja nie chcę w to grać. Tak? Dawaj, na 3-4. To zadecyduje kto będzie to robił. Dobra. Na razie nie zdradzę, ale będzie dobra, grubo. Dawaj. 3-4. Dawaj do 3. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. Bardzo ładnie. Nie, nie chcę, żeby to na mnie 3 robiło. Razy kamień, Jurek. Nie, nieprzewidywany spadaj. Jesteś. Dobra, co to za lifehack? Lifehack polega na tym, że po pierwsze ma 600 tysięcy serduszek, a po drugie nie znamy jego rozwiązania, ponieważ jest to 24-godzinny lifehack. Chodź, Jurek, tutaj za kamerę. Co? Będzie co? To związane z twoimi włosami. My już eksperymentowaliśmy raz z twoimi włosami i chodzi o to, że gościu nałożył sobie żel do golenia na włosy i zostawił to na 24 godziny. Ho, Jurek. To jest idiotia. Współczuję ci. To jest idiota. To jest idiotia, tak. Ale to jest TikTok, stary. Po czego ty się spodziewałeś? Chodź, ja mam już przygotowany żel dla ciebie. Proszę, Jurek, masz tutaj żel i masz też folię i też masz czapkę, jakbyś miał ojca, który szedł na ryby łowić, nie wiem. Tak. To jest czapka mojego ojca. Tak. Teraz nakładasz ten żel, pozwolę ci, ty sobie sam nałóż, także ściągaj. Ja nie chcę zdejmować czapki. Ściągaj. Nie. Ściągaj. Nie. Co ukrywa? Nie, nie, no nie, nic, 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 nie, nie rób tego. O fuck! Pierdziele, co ci się stało z włosami? Dobra, nic mu się nie stało. Nic się nie stało. Dobra, trzymaj. Ja muszę to nałożyć sobie na włosy? Jurek, przegrałeś, więc go. Naprawdę? Tak, no dawaj, zobaczymy, no nie jesteś ciekaw. Pomyśl o tym, że to jest dla ludzkości po prostu robisz, dla nauki. Pierdziele, co? O ja kurczę, tak. Jakie nauki? To jest... Ja muszę z tym 24 godziny? Tak, tak, nakładam. Ale co może się stać, gdy człowiek ma przez 24 godziny żel do golenia brody, zarostu? Nie wiem. Przecież włosów chyba też. Nie wiem. Może ci wypadną. Nie wygląda to źle. Czy nie wygląda to dobrze, co ja mówię, nie wygląda to źle, to wygląda tragicznie. Teraz musisz na 24 godziny przykryć sobie głowę taką czapką z folii, jakbyś był kosmitą. Super, Jurek, super wyglądasz. I na koniec zobaczymy, co mu się stało, a teraz po prostu chodźmy ja do... Ja syfię specjalnie, żeby... Kolejnego lifehacka, który może będzie troszeczkę bardziej mądry niż ten. I będzie, tylko nie wiem, czy rzeczywiście mądrzejsze, ale na pewno ciekawsze. Najpierw jak zobaczyłem liczbę polubień pod tym, to byłem w szoku, ponieważ ten lifehack ma 1,5 miliona. Co?
Tak, zadam sobie pytanie. Ale Karol, ale dlaczego? Co to jest? A później obejrzałem. I stwierdziłem, że to ma sens, ponieważ to jest coś pysznego. Będziemy robić, znaczy najpierw nakujemy, nie będę wam zdradzał po prostu, może zobaczycie. Najpierw po prostu bierzemy banana, nakuwamy go na patyczek. Tylko nie tak. Karol i czynności manualne. Okej, okay, mamy. Musimy nakuć tak naszego banana. I w ogóle, czy odcina się tą górę, czy nie? Bo zawsze mi mówiono, że tam są jakieś bakterie, robaki. Dajcie mi znać, bo nie wiem, czy to mnie oszukiwali w dzieciństwie, czy tak rzeczywiście jest. Dobra. Chyba ktoś ciebie żartował po prostu. A ty w to wierzyłeś. Ciebie nie żartowałem. Dobra, bierzemy dwa banany. Teraz zostawiamy to na 2 godziny w zamrażarce, żeby to się zamroziło. Zamrażałce. Tak, zamrażałce. Napiszcie mu w tych komentarzach, że to jest zamrażalka. Ja nie potrafię przecież mówić. Zamrażarka! Zamrażałka. Dobra, chowamy tutaj. Ty, co tu robi ten banan jeszcze? Chcę już przygotować. Dobra. No. A, bo to będzie takie dobre. Zobaczymy. Kładziemy te bananki i czekamy 2 godziny, wracamy i robimy coś niesamowitego. Niesamowicie pysznego na pewno. Także dobra, chodźmy do kolejnego lifehacka. Czemu my tutaj zaczynamy, a nie tam? Także dobra, przenieśmy się szybko do łazienki, bo że ja pstryknę i się przeniesiemy, dobra? Dobra, klasne, nie potrafię, uwaga. Okej, okay, jesteśmy w łazience i jesteśmy nie bez powodu, ponieważ trzeci lifehack pozwoli nam na przyciągnięcie wody z kranu do grzebienia. I to wygląda dość tak niemożliwie, ale miało 180 tysięcy serduszek i wydaje mi się, że jest możliwe, bo to są po prostu praca fizyki i kiedyś, jak byłem dzieckiem, to się tak bawiłem, także zobaczymy, czy działa, czy nie działa. Jurek, pokaż się w lustrze, bo patrzcie, on sobie poprawił tutaj czapeczkę. Jak się czujesz w ogóle? Jakby... Ale jak się czujesz? Coś czujesz, czy nic nie czujesz? Powiem ci tak, jest bardzo zimno w głowie. Okej, okay, aż tak wiesz, aż... Mówisz chud, co? Dobra, nieważne. Czyli po prostu chud czujesz. Dobra, my teraz sprawdzamy ten lifehack. Oceniaj, będzie działać czy nie. Pierwsze co robimy, to pocieramy to o włosy, żeby naelektryzować. Co jeżeli ktoś nie ma włosów? To lifehack nie będzie działać. Także Jurek, ty byś nie mógł tego przetestować, bo jutro ci wypadną. Nie, no dobra, nie życzę ci tego. Mam nadzieję, że tego nie będzie, ale może tak być. Dobra, już myślisz? No, spróbuj. Tylko jak tak troszeczkę wolno. Ale spokojnie, mamy drugi grzebień. Dokładnie tak, taki. Może ten będzie. Daj, to trzeba, wiesz, to trzeba mocno tak zrobić. Czy ty trzesz ser, czy co ty robisz, gościu? Dobra, już można sprawdzać. Ja ci już zaczynam wodę lać, poczekaj, pyk. Dawaj, teraz, już, paleci! Przepraszam, że to powiem, ale gówno po prostu, gówno. Na czym to polega? Ja nie rozumiem. Może elektryzujesz? No tak, szczotkę? Ale kurczę, to może szczoteczki, którzy wiesz... No, jesteśmy turnymi lifehackerami, no. Dajcie znać, co myślicie, czy lifehack jest zaliczony, czy nie. Jak widzieliście, u nas nie jest zaliczony i co najlepsze, to są po prostu najtańsze szczotki, więc one muszą się elektryzować. No dla mnie ten lifehack był zaliczony, ale teraz to już nie wiem, także wam do oceny pozostawiam. Dla mnie lifehack nie zaliczył. Smutny. Taki prosty lifehack i tak nas oszukał. Pan bloger Wojciech dał mi chyba wyzwanie, ponieważ rzucił TikToka i podpisał o tym nawet Blołek nie wiedział. Panie Wojciechu, o czym pan... Czy dobra, nie wiedziałem, ponieważ ja nawet nie wiem, czy mam to w lodówce, bo on pokazywał... Poczekajcie, mam to w lodówce. Mam to w lodówce, także panie Wojtku, ma pan rację. Nawet nie wiedziałem, że mam coś takiego w lodówce. To jest foremka na jajka. Ja jako już może nie jestem 200 IQ player, jeżeli bym przenosił jajka stąd tutaj, to bym przenosił je, no tak, nie? A pan Wojtek tu jest 200 IQ player i on robi tak, pa. I rzeczywiście to ma sens, czy nie wiem, czy będzie działać, ale sprawdź, boję się trochę, okej. Okay. Karol, co ty robisz? Ale jest, udało się! Co ty, jest, ale udało... co... Dobra, no jedno po prostu się wywaliło, okej, okay, nic się nie stało, zastuczone. No, trzeba uważać, ale stary, to działa. Panie Wojtku, naprawdę lifehack zaliczony i przede wszystkim ja o nim nie wiedziałem i bym... Czy teraz? No. Zaimponował mnie pan Wojtek. Dziękuję panie Wojtku za bardzo dobrego lifehacka. A co on nosi banany? Który ty byś tylko jadł, to 2 godziny trzeba czekać, a minęło z 10 minut. Chociaż też bym... Dobra, lecimy do kolejnego lifehacka. Co ty robisz? Robimy przejście, pa. No, niezłe przejście. Świetne, szczególnie, że jesteśmy w tym samym miejscu, ale jesteśmy tutaj nie bez powodu, ponieważ kolejny lifehack, który Jurek uważa, że on na pewno będzie działał i za pomocą zapałek podtrzymamy tą butelkę, więc stary, zróbmy zakład, żeby było troszeczkę fajniej, tak wiesz, bardziej energetycznie. 200 ci daję na 100. Jeżeli to zrobisz, to bierzesz 200, jeżeli nie, no to dajesz mi 200. Zróbmy tak. Masz 200? Ty, ma 200! Co jest? Nie, teraz jeździłem, dobra, okej. Okay. Ja mam prób na to. No, masz nieskończoność. Dobra, moim zdaniem dobra. To nie będzie działać i nie zrobisz tego, że butelka... Okej, okay, dobra. Już wam pokazuję... Ustawę, że to dobrze. Będzie sobie wisieć. Dobrze, nie mów już. Już wam pokazuję, na czym polega ten life. Jest bardzo skomplikowany. Kurde, z czego zacząć? To jest tak debilne. Polega to na tym, że jak odpuścimy tą zapałkę, no to butelka będzie się trzymała. Ha,
przepraszam. Dobra, czekaj, czekaj. Już pokazuję, na czym to polega. Nie odzyskasz 200 zł, nie odzyskasz. Już ci pokazuję, na czym to polega. Do kieszonki powoli kładę sobie. Kładziemy to tak. Później robimy. Ja p***dolę. Jesteś pewny, że to będzie działać, tak? Na 400 zł jestem pewny, że to będzie działać. Już się nie mówi na 400%, tylko na 400 zł. Jezu, jakie to jest ciężkie. Bogi TikToka, pomóżcie mi. Najszybsze 400 w moim życiu. To co, a 200 już dam? Nie, czekaj, czekaj. Jakby coś, to już trwa 10 minut. Cały czas jesteśmy na tym samym etapie. Ale szanuję go naprawdę za to, że wziął się i po prostu robi wszystko, żeby te 200 były jego, mimo że to jest niemożliwe i nie ma szans, żeby były jego. No bo patrzcie, bo tu się odwało. No jakaś dzicz. Dzicz po prostu. Stój! Nie! Czekaj, jeszcze raz. Zaraz mu zapałek nie będzie starczyć. Mam drugą paczkę. Powiem tak, no na pewno nie boję się, że stracę swoje 200 zł, bo nie ma szans. No co, to po prostu palec mu boli. Co, podajesz się? Dobra, Karol, podajesz się, ale stój. Mam jeszcze jeden zakład. Jaki? Daję ci jeszcze 200 zł. No. Ty, jaki kasa on myśli. Jeżeli wypijesz to, zrobisz łyka. A, łyka? Tak. To jest woda z barwnikiem, która już stoi od 5 dni. Zrobiłeś? Było warto. Naprawdę? Więc co? Jestem bogatszy o 400. To było piękne, jak zrobić ciurka. Zmęczyłem się, także chodźmy teraz do kuchni i sprawdźmy, jak szkoda nasze... tej kasy. Mój pomysł. Sprawdźmy, jak nasze banany. Okej, mamy naszego banana zamrożonego. Nie jedz się nigdy tędy, bo nie wiadomo co to jest. Teraz bierzemy masło orzechowe i krem czekoladowy i pakujemy to do mikrofali. Podgrzewamy na 30 sekund, minutę, żeby to się podgrzało. I teraz wkładamy tego. To jest dlatego, żeby to się roztopiło. Tak, i wkładamy to do naszego masła orzechowego, później do kremu czekoladowego. I to wszystko wkładamy sobie do zamrażarki, żeby to się zamroziło. I my to zrobiliśmy wcześniej, żeby już nie czekać, więc patrzmy i zjedzmy. A, on się przykleił. Sera, to musi być pyszne, przecież to jest... Jezus. Ja pierdzielę. Dobra, to może ja to spróbuję. Czekaj, ja też chcę. To próbujmy, to raczej nie ma prawa być złe. Dla mnie spoko. Ale to jest bardzo smaczne. To jest najlepsze zadanie w życiu. Nie najlepsze, ale bardzo smaczne. I wiesz co, Karol? Proponuję ci zakład. Daję ci 200 zł, jeżeli na ulicy komuś zaproponujesz swojego banana. Podejdziesz do kogoś i tak powiesz, czy chce pani spróbować mojego banana? Spadaj, bierz sobie do 200. To ty mi daj 200. Czemu? No bo nie zrobisz tego. Jesteś głupi. To było durne. Dobra, ja też będę ci dawał challenge na zasadzie. Idź na ulicy i zapytaj gość, czy chce spróbować banana twojego. On nie wie, że to jest kasa z jego portfelu. To teraz, moi drodzy, wracamy do was za 24 godziny i zobaczymy, jak Jurka włosy po żelu do wykolenia. Ja ci powiem tak, to tak mrozi, że ja już nie czuję tych włosów, naprawdę. Bo już ich nie masz. Dobra, więc za 24 się widzimy. Minęło. Nie 24 godziny, chyba 29. Coś takiego. Co, Jurku, tam się dzieje? Jak się czujesz, powiedz? Nie wiem, wypadali mi włosy przez całą noc i... Wypadali mi włosy przez całą noc. Wypadały ci włosy? No. I mówisz to tak spokojnie. No tak, nie dużo włosów, ale trochę wypadło. Dobra, trochę to co, wypadło. Ściągamy? Nie wiem, czy chcę. Dobra, dawaj, mogę. Czekaj, ja? Nie, stój. Dawaj. Myślisz, że nic tam no się stary, nie stało? No nie przedłużaj, chcemy wszyscy to zobaczyć. Dawaj. Na pewno? Co mogło się stać po żelu do golenia na włosach? No nic, pokaż. I... Kurde, no nic. No nic, nic się nie stało. Ale gdzie to się niby podziało? Wyschło sobie? Dobra, już po całym dniu nagrań rozwaliła się prawie moja czapeczka. No, na razie czuję chłód po prostu. Nie wiem, czy to w ogóle coś daje. Jutro zobaczymy. Okej, dobry ranek, ja widzę, że nic tu się nie wydarzyło, także ja po prostu to zmyję i tyle. Ten lifehack totalnie nie działa. Wstałem rano, zobaczyłem, coś, że nic tam się nie stało i po prostu zmyłem. Nie będę przez cały dzień chodził w tej czapce durnej. No dobra, nie. To jest głupie, to jest jeden z najgłupszych lifehacków, które widziałem. Każdy raz to mówię, ale każdy raz TikTok mnie zaskoczył, po prostu. Czy nic się nie stało? Nic się nie stało, nic. Oczywiście, że nic. To jest kamień jak nic. To no, jest... Miałem nadzieję, że będziesz łysy. Dobra, także lifehack niezaliczony. Naprawdę miałeś nadzieję, że będę łysy? Chcesz, żebym był łysy? A jeśli wy chcecie, aby Jurek był łysy, zostawcie łapkę w górę. Stopcie łapek w górę i Jurek staje się łysy. Nie róbcie tego. No, a my wam bardzo dziękujemy. Z 200 to mogę. A my wam bardzo dziękujemy za odcinek. Przypominam raz jeszcze o akcji fanartowej, którą robimy razem z Playem. Bierzcie udział, ja się nie mogę doczekać waszych prac. No i tyle, trzymajcie się. I nie róbcie tych debilnych lifehacków w domu, bo to jest... Tak, ale w nadworze też tego nie róbcie, ani nigdzie ani nie u babci, ani w szkole. Nigdy nie róbcie. No, także trzymajcie się i piona.